Cześć, witam was serdecznie. Nie znad wody, tym razem troszeczkę nietypowo, ponieważ jadę dzisiaj, właśnie teraz, na targi wędkarskie Big One. Są to największe targi w UK. Można powiedzieć, że nie dorównują, jeżeli chodzi o liczbę zwiedzających targom w Polsce. To pokazuje chyba wyraźnie, że mniejsza liczba wędkarzy już tutaj w UK zajmuje się tym hobby, prawda? Nie ma tyle młodzieży, ta średnia wieku jest o wiele wyższa. Ale za to, co ważne, na tych targach większość wystawców to są jednak firmy. W przeciwieństwie do Polski nie są to sklepy, tylko to są firmy, czyli można zobaczyć nowości, można zobaczyć bardzo takich utytułowanych wędkarzy, prawda, na tych stoiskach. Paru firm brakuje. Drenan na przykład się nie wystawia na targach, ale jest Preston, jest Corum, jest Daiwa, Korda, są praktycznie większość tych firm jest. Dzisiaj w tym roku będzie o wiele ciekawiej, mam nadzieję, ponieważ mają być jakieś zbiorniki z rybami, z karpiami czy z innymi rybami, i goście z Kordy prawdopodobnie mają coś, mają pokazywać zestawy. Będą też fajne prelekcje, wykłady. Parę z nich mam zamiar właśnie odwiedzić. Chyba nawet 2 dni się pobawię tu na targach. Trochę pieniędzy też odłożyłem, żeby, że się tak wyrażę, puścić bezczelnie tutaj. Zobaczymy, może uda mi się oprzeć okazją. W każdym razie dojeżdżamy. Stoję w korku od ponad godziny. Tak powoli się przemieszczam, tak to wygląda. Jest właśnie lotnisko Farnborough. Bardzo niedaleko jest tu kanał Basingstoke, mój kanał. No i te targi są tam hen daleko. Tam trzeba dojechać do tego budynku, a ten sznur samochodów się ciągnie i ciągnie i ciągnie. To jest właśnie minus, mimo że to jest lotnisko z dobrym dojazdem, ludzi jest po prostu bardzo, ale to bardzo dużo. Także do zobaczenia za chwilę, zobaczymy, co słychać na targach. Wędka kombinacyjna do łowienia na rzekach. Stoisko Daiwy. Ma 17 albo 20 stóp, czyli ma 5,20 do 6 metrów, coś takiego. Zobaczcie, jaką ma akcję. Wygina się bardzo lekko. Normalne tanie wędki wyginają się jak banan. A ta wędka? O, pod brzaną. Wystarczy. Dobra. Świetny sprzęt. Ale widziałeś, jak ładnie przychodzi w cały kij? Świetnie. Poezja. No, ona potem łapie moc przy połowie gdzieś, dopiero ma zapach. Ale zobacz, przy takim kiju drugim, jak ładnie zrobili, że ani akcji szczytowej nie ma, tylko ładnie cały. Nie, parabolik cały jest. Bardzo ładnie pracuje. Ale cena też jest niczego sobie, ponieważ 350 funtów, także to jest bardzo drogi sprzęt. A tu jest seria AVT, jedna z najdroższych serii Daiwy, czyli 400 funtów. Zobaczcie, ultra delikatny picker. I to jest bomb feeder, czyli do ultra lekkiego właśnie łowienia. Zobaczcie na tą wędeczkę, jaki to jest blank. Zobaczcie mój palec i zobaczcie ten blank. I zaraz zrobimy test szczytówki. Mariusz? Szczytowym jestem dzisiaj. Szczytowej formy. I to jest właśnie
jest wędka, która spokojnie da radę karpie, bo ona jest leciutka, ale jest piekielnie mocna. Dobra, to karpa 6 kilo teraz. Zobaczcie, jaka poezja. Ale tutaj to aż strach dotykać, nie? Taka cienka, nie? Tak wyglądają właśnie wersja Elite i wersja Tournament. To są wędki najdroższe, przeznaczone, to jest seria zawodnicza. To są akurat maczówki, zobaczcie, jak wygląda ładnie wykończenie. Są najlepszej jakości komponenty, jakie można spotkać właśnie w wędkach. Zapięcia ultratrwałe, super korek, super wykończenie. Tutaj na przelotkach nie powinno być żadnych defektów. I tak one wyglądają. No ale ceny są naprawdę wielkie. Zobaczcie, 450 funtów to jest jedna z najdroższych wędek, jakie widziałem. To jest maczówka, czyli wędka spławikowa. No teraz wędka już w takim normalniejszym przedziale cenowym, czyli Yankun Bang. Zobaczcie właśnie, to jest pikerek 330, już z bardzo fajnym blankiem. Nie jest tak cienki jak poprzednik, ale też wędka jest lekka jak... Też ładnie pracuje. O, to już jest sprzęt, któremu można spokojnie zaufać. Dajła wie co robi. Bardzo fajny kij. Teraz będzie crash test. Nie. Też fajnie wykonany kij. 80 funtów. Taka jest cena katalogowa tej wędki, czyli... Zawaliście? Czyli około 500 zł polskie. Dolnik ma. Lekka. A to jest wędeczka teraz Team Daiwa za 150 funtów. Specjalnie na komercję, czyli droższy odpowiednik z Drenana Acolyte. Bardzo, bardzo fajna akcja. Jak? Świetnie. Leciutka, nie? Smukły blanczek. Leciusieńka. Też perfekcyjne wykonanie. Z góry. Ale już tych najdroższych już troszeczkę inne ma komponenty, nie? Korek, pianka. Też ma łóżko. Piękne wędka. Need any help at all? You're okay? Thank you. The orange whipping is the standard test curve. For the red whipping, with the extra power. Right. What's the difference? Yeah. So the colors means the colors. With the powers, is it? Power, standard. So when you use this and this one on commercials, but this one is for bigger carp. These are commercial, UK commercial. They do. 9'6", 10'6", 11'6" in the feeder rods, and same in the pellet wagglers over there. Three rods, yeah. In the extra power, standard. A więc mamy teraz dwie wędki, Young Bang i Team Daiwa. Różnica w cenie podwójna. Zobaczcie teraz różnica blanków, a więc bardzo dobrze widoczna różnica. Teraz mocowania. No tutaj dużo się nie różni, widać, prawda? Korek ten sam, faktycznie. Korek ten sam. No to teraz ja podtrzymam, a ty je ugniesz. Jest, nie jest mi łatwo to pokazać. A więc po lewej stronie jest, zobaczcie, czyli całkiem inna akcja jest tej wędki właśnie. Ale obydwie pracują genialnie, bardzo fajnie czuć. No tylko, że ta po lewej jest oczywiście lżejsza. No i też mamy inne szczytówki w komplecie. Ale genialne wędeczki, nie? To jest właśnie powrotek Ninja, nowość na rynku. Ja mam 4000 wersję, bardzo fajny. Mariusz chce kupić właśnie 3000? 3000, no bardzo fajny. Jedyny dla mnie, jedyna wada tego kołowrotka to jest klip, który mi troszeczkę uszkadzał żyłkę. Zobaczcie, to jest taki tradycyjny klip, a zobaczcie, jak wygląda klip w kołowrotku, który jest 3 razy droższy. A jak pracuje? Jakie odczucia? Powiedziałbym to inaczej. New Ninja Reel. You this year,
very smooth. Very smooth. Very smooth for 40, 50 pounds. I bought 4,000. It's really good. So what's the difference between you had XLR before? The XLR, yes. Yeah. Yes. So what's the difference between those two? Because it's twice. That has air bale. And that has the air rotor where we cut away the rotor for less weight. So when you start the reel up, it's a quicker pickup. Okay. It's just, and in the gearing, in the higher quality gears, that's basically it. But people confuse the Ninja with the Ballistic. Because it looks the same. Ballistic is over twice the price. Yeah. I can understand. Yeah. But anyway, it looks perfect and it's really nice. Yeah. Only clip could be better. Well, the thing is, if you put too many features on your lower price reels, Thank you very much. Then people won't go to the more expensive reels. And, So we do spinning models in the Ninja as well. We know. The match reels with the semi-shallow spool. So what's the difference between spinning reel 2500 and this one? Just the capacity of the spool. If you took the spool off the reel, the bodies are identical. So it's only the spool? Only the spool. We do the spool on the 3000 and the 4000, just the two sizes. So the 3000 spinning and the 4000 spinning are identical apart from the spool capacity. It's good to know. Yes. Thank you very much. No problem. A tutaj w Perciu kupił specjalny bilet, który kosztował 30 funtów i dostał prezent od góry. Zobaczmy, co to jest. Więc chłopaki popsują. Ręcznik, jakbym złapał tak zwane gru. Fajna proca. Czyli proca. Proca do magoców. To jest bardzo dobra proca. Ręcznik. Pudło z pokrywką. No, czyli widzę, że już się opłacało wziąć to cenowo. Filmus. Dobra zanęta z Danama. Kukurydza z Azdy. Podajniki. No. Podajniczek. A pokaż mi ten atraktor. No, czyli zobaczcie, to co sprzedaje teraz Drenan albo inne rzeczy, bardzo podobny tym. Tym razem krill, krillowy aromat z Marcela. No i zobaczcie przynęty, pokaż. O, pelety na tyczkę, bardzo fajne. Takie pelety, zobaczcie jakie tuściutkie. Jest bardzo dobra. Nie wiem co to jest. To są ciężarki do bomb fishingu. Bardzo fajne z góry. No proszę, czyli bardzo wiele firm wchodzi w te same przynęty teraz. W Polsce też mamy do czynienia z takimi. Czyli się opłacało. A to wool spinning, czyli delikatne przynęty. Skrypka grzebiąca. Zdobrania następują, jak to zostawić całkowicie na dnie. A co to za kij? Favorite Arena. Nowa firma. Znaczy się nowa firma tu na tym rynku. Ile taki kijek ilą waży w ogóle? 90 albo
195 gramów. Sam kijek, bez doobrotka. Cena? W ogóle na szybce, nie czuję, tylko czytać się samym tym. 120. Nie jest, jest pleniowo jeżowe. Czyli bardzo... Tlenki, strąki, aż i oko. W ogóle na szybce nie czuję. Fajnie tutaj, tu fajnie daje ten... jak ciągnąć. Stanowisko Forum i ich nowe koszyki do metody. Zobaczcie, jaka mieszanka, coś pomiędzy pellet feederem a właśnie podajnikiem do metody. To jest inline, nie? In, this is a new easy feeder. Easy feeder. It's called the Easy Method feeder, this one. Mm-hmm. It's not actually out yet. It releases at the end of April. It's one size. It comes in 15, 30 and 45 grams. So what's the difference between what's new in that feeder? We noticed a lot of, having spent a lot of time going around commercial fisheries, people, when they're using ground bait, it might not have been mixed properly, mm-hmm. or they wanted to put a lot of hemp or corn in the ground bait, and on a normal method feeder it didn't stick. So with this feeder, you can put anything, particles inside. All particles inside your ground bait, and it will stick. So. Oh wow, thank you. No problem. There is a quick change bead in a packet. In a packet. Czyli przychodzi już z gotową końcówką tutaj. Także bardzo fajna nowość. Zobaczcie, jest tak mocowana ta... Bardzo fajna nowość. Jest tak mocowana tutaj. Twardy. Czyli nie powinien pękać. Ten plastik mnie trochę martwi, ale... Perfekt, a to są inne koszyki z Koruma, to są ich słynne koszyki, które mają bardzo niski profil. Przede wszystkim mają szeroką płytkę, dzięki czemu dobrze trzymają się dna. Minusem jest to, że jeżeli dajecie ziarna albo pelety, mogą się czasami zatykać, ale bardzo fajnie pracują. To są duże wersje koszyków. Zobaczcie, jaki mają niski profil. Wiele polskich firm produkuje koszyki z bardzo taką wystającą płytką. Ten koszyk naprawdę, to co można powiedzieć, on się nie powinien obracać na dnie rzeki, powinien się bardzo dobrze trzymać. Niestety nie ciągnij, bo popsujesz, bo to jest... Dlatego chcę sprawdzić. Mocowanie jest właśnie... Dlatego chcę sprawdzić. Także to jest to, co właśnie proponuje Korum. Zobaczcie, to są ich nowość, czyli małe podajniki do białych robaków. Takie są duże. Są nawet w wersji 90 gram, czyli się sprawdzą na rzekach. Czy bardzo fajna rzecz. To już jest od jakiegoś czasu. No i teraz właśnie z Sunwayca widzę Lava, nowość. Cena wychodzi podobnie jak GU, ale jest bardzo gęsty. Widać już, że to jest taki syrop. To nie jest atraktor jak drenanowy Yamyam. Okay, so it's a little bit about Lava. Lava is a fantastic new additive from Sonu Baits. Basically what we've got is something that is very, very dense and sweet. So it always sinks when it goes into the water. So when you put it in the water, it sinks to the bottom or it sticks to your bait. So if you were to make a ball of bait, you can apply Lava to your bait quite simply by squirting it on like that, and it sticks on the ball until it gets out and it sinks to the bottom, which is very important for a flavour. You don't want a flavour that is up in the water, in the mist, you want it to go to the bottom. So you can imagine there now, that goes into the tank. You can see where we've done this before. It goes into the tank, onto the bottom, and it gets to the bottom. And as it's in the bottom, it starts to break up into the tank. And when the fish comes in, you can imagine a fish approaches the bait and he kicks the bait up and the colour goes into the water. And that colour and smell is in the water for the fish to catch, but it's down at the bottom, which is where you want to catch the fish. Very, very important. There is 10 different flavours to be used, 5 for match and 5 for carp.
What's the difference between match and carp? The match flavours are more like pineapple, F1, bloodworm, krill and F1 green. These are more flavours that match anglers like to use. When you say carp, it's more for specimen carp. So we have the Code Red, the 24/7, spicy sausage, cheesy garlic and halibut. These are more associated flavours for specimen carp fishing. So we have 10 flavours to cover all situations. And for barbel also cheesy garlic and spicy sausage. Spicy sausage and cheesy garlic for barbel are brilliant. Very, very good. But also Code Red, very good for barbel. Code Red. Thank you. No problem. Okay. I have a very good friend in Poland, Adam Nimick. Oh, he's the best Polish. Coming to stay with me in April. For really? One week. Yes. Very good, very nice man. Yes. Hello to everybody in Poland. Come to England, come and do some fishing. There's great fishing here, but I hear you also have some great fishing in Poland. Maybe one day I'll come there for fishing too. Thank you very much. No problem. If you've got a question, ask me, I'm the guru. They are the sales. Thank you. Więc wszystkie zanęty poukładane w porządku. Zobaczcie, jaki kolor ma zielone. Wszystkie na bazie mączek. Z różnymi dodatkami. Do pasty bardzo mocno mielone. Brim feeder, wielu z Was o to pyta, to są właśnie zanęty, które mają grubsze kawałki, ale zanęta jest żółta, czyli właśnie w takim kolorze no, podleszcza bardzo mocnym. F1, czyli słodka, bardzo, też się sprawdza świetnie na polskich wodach. No i tam mamy ochotkę, mamy magot fishmeat. A to są zanęty właśnie gotowe. No. Zobaczcie teraz bloodworm, czyli ochotka, jest zrobiona w ten sposób, zresztą Sonobates mówi, że to jest, to są pelety z dodatkiem właśnie ochotki, czyli to nie jest sama ochotka albo aromat, to jest zanęta, można powiedzieć, o takim podwójnym działaniu. Kolor czerwony bardzo często pomoże w łowieniu, aczkolwiek no, mi tak średnio się sprawdza. F1 właśnie fishmeat, to jest też bardzo dobra, to jest połączenie słodkiej zanęty właśnie z mączkami rybnymi, czyli słodko. Bardzo dobrze się sprawuje właśnie przy leszczach, jedynek nie ma w Polsce. No i kryl, to miał być hit wszechczasów. No i ja uważam, że taki kryl, właśnie typowy zapach, też jest bardzo dobry. Ale znaczy, jaki był kolor, jak miałeś wyspałe? Ale to może przez ten pelet. Nie podejrzewam na palce. Pelety. Ja nie wiem, czy oni się przygotowali na palki, bo widziałem, że coś dużo A to jest nowa zanęta, właśnie Magot Fishmeat, czyli tu mamy dodatek właśnie suszonych białych robaków, który powinien być znajomy rybom. Czy jest? Pomachajmy. A, trudno powiedzieć. Może już mój węch nie jest taki dobry. Zobaczcie, tutaj są różne rzeczy, to jest typowo karpiowa oferta, ale bardzo ciekawe są loftersy, czyli przynęty, które się lekko unoszą nad dnem, ciężar haka je zatapia. A tutaj mamy, no to loftersy Code Red, bardzo polecane właśnie, teraz taki skuteczny aromat. No a tu mamy całą resztę przynęt, zobaczcie, uzingi. No i tam mamy oczywiście pelety i nowość, czyli S-pelety. Tutaj mamy cenę Sonobejca, zobaczcie, katastrofa się wydarzyła, ludzie po dumbbellsach chodzą, a to są takie do próbowania. I zobaczcie, to jest teraz nowość, która się pojawiła, czyli o wiele większy pelet brzanowy z Sonobejca. Zobaczcie, idealna przynęta na karpie albo na są o wiele większe, wreszcie zrobili takie pelety. I to są właśnie pelety OS, 14 mm, to jest nowość. 2 funty, czyli tutaj już nie ma haku w komplecie igły, ale są za to stopery. Z nowych innych smaków, które mają, jest 14 mm krill. Zobaczcie, pudełko jest o wiele większe, Sonobejca. I tak wyglądają właśnie te pelety. Jest jeszcze krab. I tu jest jeszcze ochotka. Ochotka brudzi, zostawia taki specyficzny, ona jest troszeczkę
można powiedzieć, smuży w wodzie. I to jest też bardzo fajny pelet, jeżeli szukacie czegoś większego. Był tam kawałek drenażu. I teraz zobaczcie, kolejną rzeczą, którą wprowadzają, to są właśnie S-pelet. Czyli to jest pelet, który po naciśnięciu wypuszcza, jest tłusty. On ma bardzo taką specyficzną konsystencję i zobaczcie, jakie mam, co zostawia na rękach. Jest bardzo fajny, ponieważ na wosi świetnie się komponuje. Dawniej była truskawka, teraz jest właśnie kryl. Zobaczcie, wymiar 6,8, 6,8, 11. Jest halibut. O, tu Mariusz zaprezentuje, jaki tłusty. Zobaczcie, to jest naprawdę strasznie oleista przynęta. Czyli nie ma tutaj, nie ma żadnego, żadnej ściemy. To są mączki, to jest olej rybny. A tu już mamy takie właśnie wersje do zakładania na hak. Jeżeli ktoś z Was by szukał czegoś na delikatny włos, to te przynęty można delikatnie półstopem przewijać. Właśnie tu są F1, czyli taka słodka ryba. Jest tutaj, ten powinien być właśnie, nie wiem, z betainą, nie wiem czym, F1, czyli też jest słodki w takiej wersji. I to też mogą być przynęty, które się ładnie sprawdzą do włosa, też są tłuste. Natomiast kolejną nowością, którą wypuścił Summer Baits, są właśnie uzingi. Uzingi, które tak dobrze nam się sprawowały, teraz zyskały nowy rozmiar. Rozmiar, który może być stosowany właśnie do metody. Czyli zobaczcie, taki rozmiar. Tu jest pikantna kiełbasa. Spicy sosyczko. Nie wiem czemu na słodko, może ja już mam ręce takie. I to są uzingi. Świetne przynęty na rzeki, smużące, miękkie. One nie są oleiste, ale strasznie śmierdzą. Taki pojemnik starcza na dość długo i te przynęty można obcinać. Można z nich robić dumbbellsy, można zrobić z nich coś o wiele, takie malutkie przynęty. A to już twoja lawa kupiłeś? Czyli Mariusz stał się posiadaczem lawy. Lepsze niż gół, lepiej pachnie. Zobaczymy. No a tu już są takie inne oferty, które ma Sonobate w swojej ofercie od jakiegoś czasu, czyli atraktory. Jeżeli ktoś z Was kupi te atraktory, to jest konopia z kalibutem. Pamiętacie? To trzeba wymieszać zawsze. Ale to jest bardzo taki naprawdę, nie ma lipy. Gorzej, że przeciekają te pojemniki, dlatego dobrze jest mieć coś, co uchroni nas właśnie przed takim rozlaniem, trzymać w pionie. Aromat dochodkowy, pamiętajmy, to nie jest, ktoś nie dowalił zwykłej ochotki, tu jest, jak oni zapewniają, przynajmniej tu jest prawdziwy, można powiedzieć, taki ekstrakt z ochotki, z kryla, a to jest właśnie taki słodki, działający bardzo dobrze na takie ryby, które to lubią, czyli na leszcze, na karpy, na wszystko praktycznie. Słodki aromat do wszystkiego, do peletu, do zanęty. I też bardzo fajnie się z tego korzysta, jest dość sporo. Za 3 funty jest dobra cena. Wszystko tańsze. Teraz zobaczcie, takie Sonobates ma pojemniki. To jest bardzo ciekawe, dlatego zazwyczaj te pojemniki były wykonywane z materiału. Materiał, który bardzo łatwo stawał się gnił. Pojawiała się na nim pleśń, były bardzo trudne do umycia. Teraz w środku tych pojemników mamy taką powłokę, ona się nazywa EVA. I to jest powłoka, która absolutnie jest cały czas do umycia. To jest coś jak, można powiedzieć, folia. Czyli łatwo to wymyć, można spokojnie zamykać, złożyć w ten sposób. Oni mają za 5, a większą za 6. Jest bardzo fajne do zanęty. A tu zanęty. Zobaczcie, lawa się sprzedaje, leje, wylewa się wręcz. 5 funtów różne. Jeden bardzo ciekawy smak, który tu pokazali chłopaki, to jest właśnie pikantna kiełbasa, czyli tego w gół nie ma. A to może bardzo fajnie zadziałać. Zanęty za 20 funtów, 4 sztuki, czyli troszeczkę taniej. Tu możemy zobaczyć. To jest właśnie zanęta. Zobaczcie, tak wygląda zanęta Brim Feeder. Ale daje. Czy to nie jest zanęta drobnomielona? To jest zanęta, która ma w sobie bardzo dużo kukurydzy, ale ma też mączki. To jest naprawdę
felety, mąka kukurydziana mielone, czy tam mielona kukurydza, ziarna kukurydzy. To jest naprawdę coś, co bardzo dobrze działa na leszcza. Warto spróbować. Masz się chce? No, daj kukurydzę ja. I to jest właśnie ta zanęta Maggot Fish Meal. Widzę, że się dobrze sprzedaje. Już prawie nie zostało ich nic. Nie czuć w ogóle takiego zapachu, ale zobaczcie, co one mają w środku. Jest kaster, czyli na pewno możemy być pewni, że to są właśnie kawałki, czy to kasteru, czy to kawałki robaków, prawda? Że no to jest też kolejna zanęta, która będzie taką hitem sezonu jak dla niektórych. No i Marvin Card. Zobaczcie, to jest zanęta, która służy do łowienia, to jest Marvin Card, do łowienia blisko brzegu. Tutaj, zobaczcie, jakie one ma kawałki zanęty. Porównajcie to w ogóle z polskimi zanętami. To nie są jakieś takie odpady. To jest naprawdę coś zmielone specjalnie po to, żeby było w zanęcie. Orzechy tygrysie, kukurydza, to jest naprawdę coś, co zwraca na siebie uwagę. Podobny jest killerem na komercję. No i to są właśnie kulki Cold Red, czyli słynny smak, ale kosztują jedyne 18 funtów za taką kilogramową paczkę. Nie, 1,75. To jest bardzo dużo. To dostajesz do tego? Nie, w środku masz. W środku? Tak. To jest osobno. Zobaczcie, ten glag Cold Red, który jest bardzo drogi, kosztuje 9 funtów. Wcale jest taki sobie konsystencji. Olej Cold Red, też, który jest bardzo rzadki, też 9 funtów. Także te ceny karpiowe są naprawdę, naprawdę wysokie. Będziemy zaraz jeść. Mariusz kupił bluzę guru. Zobaczcie, bardzo fajna. Za? 25 funtów. A normalnie 30 parę, tak. Czyli za okazję. Ale ma sylne, ile one mają? 6 gram, 4 gramy. Żółte, zielone. Rewelacyjne spiki, nie? Drut, stają ładnie w wodzie. A jakie są twarde? Są zajebiście, rewelacyjnie twarde, nie? No, so on those you fish with these what's called a double rubber. So you have a piece of slip and probably a third one. Okay. You haven't got your piece of slip. Okay, so one more, we'll do it all for a tenner. Okay. What do you recommend? One of these, or? So, on the Witham, yeah, one of those, that'll do it fine. I must say, I'm not very familiar with the Witham. No, it's a shallow, relatively slow flow we have. You've got many interesting designs. This is koszyk na rzeki. Znaczy nie na rzeki, na wody stojące, ale właśnie z takim zakończeniem jak pocisk z miękkiej gumy w różnych wymiarach.
siatkowy, czyli na płytsze wody w różnych rozmiarach. Zobaczcie, aż do samego końca. Ten już jest gotowy, pokazany zestaw. Czyli przelotowy koszyk. Bardzo fajnie pomyślany. Ten ze stoperem, tak? Mhm. Jakie koszyki to są jeszcze właśnie? Zobaczcie, czy to jest odpowiednik koszyków do białych robaków. Z dość dużym obciążeniem, 44 gramy. Tutaj są z obciążeniem jeszcze większym, czyli idealne na rzekę. Otwory są nie tylko dobre do białych robaków, to może być pinka, to może być konopie, wiele innych rzeczy. Nawet zanęta może być. Tak, może być zanęta oczywiście. Teraz jest bardzo ciekawa oferta koszyków, które są przelotowe, czyli też bardzo, ale troszeczkę takie wykonanie może jest niezbyt staranne, ale to jest przynajmniej plastik, jest bardzo fajny, dlatego że jest bardzo mocny. Zwłaszcza dodatkowo ma takie zamknięcie tutaj, co dodatkowo pomaga, trzyma zanęty. Tu mamy troszeczkę inne wykonanie koszyków. Czy to jest inny typ koszyka z inną gramaturą, troszeczkę inaczej skonstruowany ciężar. A tu mamy, zobaczcie, koszyki, które wyglądają w ten sposób. No, jeszcze takiego osobiście nie widziałem. Yes. We got me two sizes. To jest bardzo ciekawy koszyk. Właśnie staram się domyśleć, na czym polega patent z wycięciem tego, ale mam nadzieję, że zaraz się dowiemy. Jak myślisz, po co to jest? Zanęta, żeby się stąd szybciej wydobywała. On się nazywa... Może to jest rzeczny koszyk. Czy co, że dostarczy, że się mniej... Opadam w jakimś tam niebo. Ale kurde, on nie jest rzeczny, bo ma inne obciążenie. Nie ma na dole, tylko... Zadamy pytanie. A gdzie jest z pianką? Zobacz. Chyba, czyli zarzucasz ją ci, wiesz, działa jak z pomp. Nie, no zarzucasz ją ci, wyrzuca zanętę z góry na dół. Hmm? So, do you know what's the reason of having... I can ask. No, I'll ask. Hang on, I'll be with you in a sec. No problem. Just one sec. It's basically a ground bait feeder. Ground bait? Yeah. Long range ground bait feeder. Czy chodzi o to, że te koszyki po prostu szybciej tracą swoją zawartość? Czyli można tą dziurę zrobić samemu. To jest pływający koszyk. Czy działa jak z pomp. To jest oferta firmy, która jest o wiele tańsza niż inne firmy, takie jak Corum albo Drenan. Robią bardzo dużo koszyków ciekawych, praktycznie na wszystkie mają takie zastosowanie i na rzeki, i na łowienie na dystansie, z zamknięciem i bez. Te na przykład, zobaczcie, bardzo wolno tracą, znaczy o wiele wolniej tracą zawartość, ponieważ mają tylko kilka dziur są zamknięte. Mają różne rozmiary. Tu mamy tradycyjne koszyki z siatką, które stosujemy na płytszych wodach. Także bardzo duża oferta. Jimmy Bullard.